dzisiejszym odcinku Daily Basiska i z racji tego, że z piąteczek porozmawiamy sobie o różnych pierdołach. Zainteresowani, zapraszam do oglądania. Tak, jakbym normalnie nie rozmawiał o pierdołach. W każdym razie, jeżeli ktoś chciał zgadnąć, co wczoraj drukowałem, to nikt nie zgadł. Zresztą nie dziwi mnie to. To, co widzieliście wczoraj, to były drukowane kości do RPG-ów. Niestety wydruk trwał 4 godziny i mniej więcej po 3 godzinie się spartolił całkowicie, więc musiałem go wyłączyć. I koniec końców, i tutaj zaskoczenie, na drukarce 3D wydrukowałem część do drukarki 3D, ponieważ filamenty, jest taka rączka z tyłu, która trzyma filamenty i niestety, ja zresztą pokażę wam. Kurwa, zawsze się to tak kończy. O. Jest takie coś, co trzyma filamenty. Nie? Na to się zakłada rolkę. I to ma swoją jakąś taką długość i tutaj są takie zaczepy, które powinny zacisnąć się, żeby ta rolka nie spadała, a jednocześnie się dalej kręciła. I do tego muszą być pewne bardzo konkretne rolki, czyli muszą mieć jeden plastik odrobinę krótszy. I takie rolki ma tak naprawdę tylko filament, który dostałem razem z drukarką. Każdy kupny jest inny, więc znalazłem na sieci taką wersję, tylko że dostosowaną do dowolnego filamentu, z którego żadna rolka nie będzie spadać. I wczoraj w 2 godziny to wydrukowałem i teraz już jest wszystko tak jak trzeba i wszyscy są zadowoleni. Więc nikt nie zgadł, no trudno. W ogóle zauważyłem, że jakoś strasznie dziwnie na tym tle wyglądam i czasami robi ze mnie przeźroczystą osobę. Nieważne. Dodatkowo dzisiaj z racji piąteczku postanowiliśmy prawdopodobnie iść sobie do kina. Z racji tego, że wszystkie fajne filmy w ostatnich czasach już widzieliśmy, prawdopodobnie idziemy na Nawiedzony Dwór, czyli disneyowską produkcję, kiepską, chujową, nudną prawdopodobnie. To jest ten typowy disneyowski humor, ale i tak trzeba to obejrzeć, bo prawdopodobnie będzie to bardzo dobra rozrywka, a zresztą ja lubię duchy. Nawet pisałem pracę maturalną o tym. Duchy, zjawy, wizje, sny, omów jaką pełnią funkcję w wybranych utworach literackich. Nadal pamiętam, jak mówiłem o opowieści wigilijnej. Bogowie, to było lata temu. Nieważne, jestem stary. W każdym razie film jest tak kiepski, że niedawno wszedł do kin i już jest po jednym seansie dziennie, przynajmniej w Cinema City. Okazuje się, że w multikinie jest lepiej, więc tam idziemy i tam też mamy darmowe bilety. Jezu, po prostu zachowuje się jak kokainista cały czas. To jest zaleta posiadania wąsów, muszę coś z tym zrobić, albo bo potem mi piszą redaktorzy CD Action, że dłubię w nosie na filmach. Dobra, oczywiście zapraszam do obejrzenia dzisiejszej Sonohany i Deathmarka. W Deathmarku sobie pokonaliśmy zabójczą brzoskwinię i razem z tym jesteśmy bliscy ukończenia całej gry, więc jeszcze kilka odcinków i będziemy mieli spokój, a potem sobie pomyślimy, czym zastąpić Deathmarka. Możecie zasugerować jakąś grę horrorową, niekoniecznie musi być to visual novel, ale coś fajnego, o czym moglibyśmy zastąpić sobie Deathmarka, to chętnie to ogarnę, bo jest jakiś niby Deathmark 2, ale nie wiem, czy to jest dostępne gdzieś, a niestety nie znam japońskiego w ogóle, żeby móc w to grać. Dobra, z racji tego, że jest dzisiaj piąteczek, możecie napisać, jakie macie plany na weekend, czy robicie coś fajnego, czy nie. I to tyle ode mnie w ten weekendowy piątek. Było nudno, ale trudno. Do następnego.